nasi dziadowie, jak władza chce, pod zaborami zakładali dziadowie dzisiaj, dziadowie. Spółki zarobkowe, kasy zapomogowo-pożyczkowe, Stefczyka, inne. Przecież nikt im nie pomagał. Niemcy i Rosjanie jeszcze przeszkadzali, bo to była działalność patriotyczna. Nikt im nie pomagał, a się organizowali, bo w jedności była siła. A teraz niech nam zapłacą, żebyśmy założyli spółdzielnię. No, coś chorego, ale to jest... No, takim hasłem jednej z firm ubezpieczeniowych przed laty, w którym byliśmy raczeni, duży może więcej. I zamknijmy ten temat. Duży może więcej. Jeżeli się jeżeli chłop mamy... mówi, że dla niego coś jest interesem, to chłop wie, co dla niego naprawdę interesem jest. Chłopu tego tłumaczyć nie trzeba. Tylko, że ta cała otoczka, właśnie to zantagonizowanie, zatomizowanie społeczeństwa akurat u rolników bardzo mocno przekłada się na to, że nie zrobią interesu. Bo małe gospodarstwa, ba i większe gospodarstwa na rynku nic nie znaczą. Mniej niż zero, jak klasyk śpiewa. A jak się połączą, nie po to, żeby wspólnie ziemię uprawiać. To nie jest kołchoz, bo tu są złe skojarzenia z czasów komunizmu. Gdybym ja mojemu ojcu opowiedział świętej pamięci mądremu człowiekowi, ale tak zniechęconemu do komunizmu, że syn będzie popierał spółdzielczość, to on pewnie by zadowolony nie był. Natomiast to jest co innego. Wspólne maszyny, wspólne przygotowywanie produktów, wspólna oferta rynkowa, wspólne negocjowanie, wspólne zakupy środków do produkcji, bo wszędzie można marżę, parę groszy tu, parę groszy tu, parę groszy tu i potem się okazuje, że to jest jedyny zysk. Panie ministrze, że temat pod rozmowy sobotnio-niedzielne będzie. Zadał go pan umiejętnie. Co z ustawą o GMO, co z polskim białkiem? Sejm przyjął, pomimo dużych oporów ze strony opozycji, również jakichś głosów krytycznych, nawet i w samym PiS-ie, ale szczęśliwie zostało to wszystko przepchnięte. Przepraszam za takie proste sformułowanie. Jestem absolutnie przekonany, że powinniśmy uniezależniać się stopniowo od importu pasz, głównie koncentratów modyfikowanych genetycznie, bo my możemy produkować w Polsce wystarczającą ilość naszego białka, polskiego białka w oparciu o rośliny wysokobiałkowe, tak zwane bobowate, w tym również soję uprawiano w Polsce. Jest pracy. Podstawowym źródłem białka będą śruty rzepakowe. Na pewne to jest nasze wielkie, czarne bogactwo. I dobrze, że Sejm przyjął na mój wniosek ustawę, która tylko na 2 lata przedłuża moratorium na import soi. No też nie można zero-jedynkowo, ja nie mogę zniszczyć rynku drobiu czy trzody, wstrzymując z dnia na dzień import białka, ale już przyszły rok, 19 rok, to będzie rozszerzenie upraw roślin bobowatych. Już jest w tej chwili zasiane dużo więcej rzepaku, bo to sieje się na jesieni. Również tam specjalne działania, które podjąłem, żeby pomóc producentom rzepaku. Będziemy mieli alternatywę białkową. Będziemy mogli zastępować stopniowo tą amerykańską soję. Cieszę się jeszcze z jednego. Jestem zwolennikiem tej tezy od dawna. Właśnie suwerenność żywnościowa Polski to jest również stopniowe uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł uzależniających nas, na przykład przy produkcji pasz, czyli od tego białka. I patrzono na mnie trochę jak na idiotę. No jakiś upar się, bo chcę tutaj produkować w Polsce, a przecież tak wygodne, proste, statek przywiezie, rozwiozą po Polsce, na godzinę przywiozą na wskazaną rampę śrutę sojową. Wczoraj został opublikowany europejski program białkowy. Teraz tylko swoje. Ty tam te sklepy załatwiaj. Unia Europejska. Stare. Starać się uniezależniać od zewnętrznych. Blokowane, ale pójdzie do sądu. To, żeby to nie szło do sądu, to ty tutaj załatwiaj te sklepy. Ja ci podpowiedziałam. Oni ci mogą nawet przysłać znosząc kary nowe numery za tamte. A ty o tym telefonie. Ja się cieszę, to nie jest tylko moja zasługa, to weterynarzy również. Bo mam wiadomości rolników tej bioasekuracji, która jest podejmowana. Zgłosiliśmy do Brukseli 60 gmin, gdzie już ASF-u nie ma, z terenów zapowietrzonych. Już nie ma. Tam już jest przywracana produkcja trzody. Tak jak narkoman o jednym myśli, pijak o jednym myśli, a ten za papierosy kopcie o jednym. Zaleski. Ta walka za ASF-em okropne, to jest okropne. Idzie nam się i tu kopcie jeden, ale jeden za drugim. Ja mówię, siedźku. Patrzę, a ten już kopcie. Ja mówię, no już teraz ona jest przechowywana w chorych dzikach gdzieś tam w przyrodzie. A ten kolejnego kopci, bo Stasiek płaci pieniądze. O tym mówić pewnie. Natomiast ten Stasiek się normalnie odskinie. Pieniądze, które na to idą również.
determinacji weterynarzy i chyba budowania świadomości samych rolników przynoszą efekty. Uwalniamy Polskę od ASF-u. W innych krajach Europy takich sukcesów na razie za bardzo nie widać. Jan Krzysztof Wardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dziękuję bardzo. Narkoza, normalnie kopki jeden za drugim. Czego? Adrian Macalińska, Czanicka, zapraszam. Senatorowie obradują nad nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Wczoraj Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała przyjęcie przepisów bez poprawek. Senator wnioskodawca Robert Mamontow wskazywał, że nowelizacja zmienia dotychczas obowiązujące przepisy. Ustawa ma na celu nowelizację przepisów odnoszących się do przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego osiągnięcie określonego wieku. No, ustawa jak zadzwoni, to może składać PESEL, ale wiem, że wynikające z postanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 roku. Senator PO Bogdan Borusewicz stwierdził, że nowelizacja jest tylko chwilowym zatrzymaniem zmian w sądownictwie. Co się stało, że w tej chwili, powołując się na to zabezpieczenie, a nie wyrok, zmienia się te zasady i przywraca się stare zasady? Czy to oznacza, że ustawodawca i większość sejmowa i senacka przyznaje się do błędu? Czy został popełniony jakiś błąd, z którego się trzeba wycofać? Uchwalona w środę przez Sejm nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwia sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku, powrót do pełnienia urzędu. Przepisy realizują postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki powołał Jacka Jastrzębskiego na przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska mówiła, że o wyborze premiera zdecydowały kompetencje nowego przewodniczącego KNF. Premier uwzględnił wysokie kwalifikacje pana profesora, które popiera jego wykształcenie. No tak, ale to z karami może być. Jak ona, jak ty nie chcesz zerwać umowy, to ona ci te kary znosi. I wtedy daje kwotę mniejszą, oni to pomniejszają, i potem mówi, że to zapłaci, czy jakoś ta jest, wtedy jest ulga. A jak ty się buntujesz i tego, no to... W tym na stanowisku kierowniczym. Jacek Jastrzębski. No dobrze, ale co ciebie to obchodzi? Czas grana na twoje konto. Właśnie, że jest sens, nie? Ci ktoś podpowiada, a ty się buntujesz wszystkiemu, no to powiem, że czubek. Plan uwzględnia też wdrożenie w Polsce energetyki jądrowej. Mów, że bierzemy pożyczkę dużą. Do 2033 roku, a 10 lat później... No dobrze, no dobrze, bo nie było potrzeby. A jak, gdyby co, to jest gotowe co do powiedzenia. To się wiąże z bardzo niskimi kosztami eksploatacji, czyli bardzo niski koszt paliwa oraz brak konieczności ponoszenia kosztów polityki klimatycznej, ale także wszystkie koszty środowiskowe, a więc koszty dostosowania się do limitów emisji zanieczyszczeń, dużo częstsze od wymagających z eksploatacji działania modernizacyjne w zakresie stosowania coraz nowych urządzeń, które usuwają emisje. Plan zakłada też zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. W 2030 roku ma on wynieść 21% w finalnym zużyciu. Wiceminister Grzegorz Tobiszowski powiedział, że odnawialne źródła zostaną wykorzystane m.in. w transporcie oraz w ciepłownictwie. Transport. Udział OZE osiągnie 10% w 2020 roku i 14% w 2030 roku. W ciepłownictwie udział OZE będzie się zwiększał z 1 do 1,3 punktu procentowego. To dużą rolę odegra w tym przypadku biomasa, ale prawdopodobnie też źródła związane z pompami ciepła i źródła geotermalne. Teraz projekt zostanie poddany konsultacjom, które zakończą się w połowie stycznia przyszłego roku. Prezydent wziął udział w uroczystościach związanych z powrotem orawskich wsi do Polski. W Podsarniu koło Rabki odsłonił pomnik poświęcony lokalnym działaczom niepodległościowym. Andrzej Duda podkreślił, że odsłonięcie tego pomnika wpisuje się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Dziękuję, że badacie państwo tamte dzieje, także z pomocą Instytutu Pamięci Narodowej, odgrzebując nazwiska tych, którzy wtedy brali udział w walkach z jednej strony tych zbrojnych, jak trzeba było, w ramach kompanii spisko-orawskiej. Tu mieszkający Polacy chcieli mieszkać w Polsce. My mówimy po polsku, my mamy polską tradycję i my chcemy żyć w Polsce. Prezydent zasadził także dąb niepodległości.
przed nami zimna noc, najchłodniej będzie w Suwałkach, tam słupki rtęci spadną do minus 6 stopni, minus 4 pokażą termometry w Białymstoku, w Warszawie i Lublinie minus 2 stopnie. Ujemna temperatura także nad morzem, minus 1 w Gdańsku i w Koszalinie. Nieco cieplej będzie w centrum i na zachodzie kraju, w Łodzi i Katowicach 0 stopni, w Poznaniu i Jeleniej Górze 1 stopień, a we Wrocławiu 2 stopnie. Na północy i wschodzie mogą pojawić się słabe opady śniegu. Uwaga kierowcy, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim pojawią się opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Wiatr będzie słaby, jedynie na Pogórzu Karpackim umiarkowany i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Glipovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Glipovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Glipovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Halo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład łopatka wieprzowa tylko 8,99 za kilogram, a kawa rozpuszczalna Chibo wybrane rodzaje 14,95. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Oszczędzaj energię. Nawet wtedy, gdy zmywasz naczynia. Dokładnie tak jak teraz. Wybierz ofertę na prąd od PGE i odbierz rabat na energooszczędne urządzenia AGD z grupy Whirlpool w PGE Sklep. Poczuj oszczędności, które płyną z prądem. Trzymaj się ciepło. Jesteśmy w kontakcie. Jesteś klientem PGE? Wejdź na PGE Sklep lub e-book i korzystaj z kuponów rabatowych do popularnych sieci sklepów. Maria! 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 Maria, co ty zwariowałeś? Black Friday jest, Barbara. Mega okazje! Mega okazje na Black Friday w Media Expert. No bo znowu to dziadostwo, no to jest szok, no. Słuchawki Bluetooth za 29 zł jedyne. Tam słuchawki za 5 zł można kupić, za 10 zł można kupić. I tak wykorzystują tym, wiesz, że ludzie wierzą w pogańskie praktyki i zwyczaje. I tutaj, wiesz, naganiają, wiesz, a to, że Mikołaj, a to, że prezenty, a że to za pół darmo. I tak oszukują Polaków, proszę Państwa. Jest to obce ciało i dziadostwo Radia 24 ci to wszystko wpuszcza, wiesz. Niby Polacy, wiesz, tak jak jest Tusk Polakiem, wiesz. Już to wystarczy, tak, tak. Platforma Obywatelska złożyła wniosek o wyrażenie wotum nieufności rządowi. Jak mówił lider Platformy, Grzegorz Schetyna, głównym powodem wniosku jest, jak to określił, afera wokół Komisji Nadzoru Finansowego. Reakcja służb na te wszystkie kwestie, a w zasadzie brak reakcji. Okazywało się, widzieliśmy... Obrzydliwe. Czy też propozycji pracy dla rodzin prominentów polityków PiSu, czy też urzędników rządu. W uzasadnieniu wniosku napisano także, że jest on wyrazem głębokiego sprzeciwu wobec działań podejmowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego i jego rząd w ostatnich 10 miesiącach. Dokonywany przez Prawo i Sprawiedliwość i legitymizowany przez premiera Mateusza Morawieckiego zamach na niezależne sądy oraz niezawisłych sędziów narusza prawa obywateli do niezawisłych sądów i niezależnych wyroków, przywołując na myśl czasy powojennej Polski, napisano w uzasadnieniu. Szef klubu Sławomir Neumann mówił, że głosy posłów Platformy Obywatelskiej to za mało, by odwołać rząd. Jego zdaniem zgłoszenie takiego wniosku ma jednak sens. Mamy świadomość tego, że głosy Platformy Obywatelskiej i pozostałych klubów opozycyjnych nie wystarczą do odwołania premiera. Ale przypomnę, rok temu składaliśmy wniosek o odwołanie Beaty Szydło. Głosów nam zabrakło, ale tego samego dnia została odwołana. Z tą samą nadzieją i z tym samym celem składamy wniosek o odwołanie Mateusza Morawieckiego
Zdaniem rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości, wicemarszałek Sejmu Beaty Mazurek, wniosek o odwołanie rządu jest wyrazem bezradności Platformy Obywatelskiej i braku przekonującej oferty programowej dla Polaków. Odniosła się też do sprawy Komisji Nadzoru Finansowego. Będzie okazja na forum parlamentarnym, żeby odeprzeć zarzuty, o których mówiliśmy już wielokrotnie. Sprawa KNF-u i tego, co było na taśmach, dla nas jest sprawą z punktu widzenia politycznego zamkniętą. Szef KNF-u zrezygnował i to są te nasze standardy. Polityk Platformy Obywatelskiej, mimo tego, że ma zarzuty, dalej szefem Najwyższej Izby Kontroli jest. Platforma Obywatelska wskazała w swoim wniosku kandydata na następcę Mateusza Morawieckiego, to lider partii Grzegorz Schetyna. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk przypominał czas, kiedy pełnił on funkcję ministra spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska i przypominał, że po aferze hazardowej Grzegorz Schetyna został usunięty z rządu. Jako osoba, która się nie nadaje na to, żeby być nawet ministrem, i dzisiaj ta osoba ma być zgłoszona na szefa polskiego rządu. To, proszę Państwa, jest żart i w tych kategoriach należy to traktować. Oraz kontynuacja działań Platformy Obywatelskiej, która nie mając żadnych merytorycznych pomysłów, stara się karmić siebie, swoich działaczy awanturami politycznymi. Zgodnie z regulaminem Sejmu, by wniosek o wotum nieufności był skuteczny, musiałaby zagłosować za nim ponad połowa posłów. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Poseł Platformy Obywatelskiej Stanisław Gawłowski zrzekł się immunitetu. Jak powiedział dziennikarzom, w sprawie stawianych mu przez prokuraturę zarzutów nie ma nic do ukrycia i chce, by sprawa została wyjaśniona. Dodał, że zrzekł się immunitetu po lekturze dokumentów, które dotarły do niego miesiąc temu. To pismo dostarczyłem dzisiaj marszałkowi. Mówiłem to wielokrotnie, że ja nie boję się postępowania przed sądem. Wręcz odwrotnie, żądam tego, żeby ta sprawa została skierowana do sądu, żeby prokuratura ujawniła wszystkie dokumenty, bo te dokumenty będą świadczyć dość jednoznacznie o kompromitacji prokuratury. Prokuratura Krajowa w Szczecinie chce postawić Stanisławowi Gawłowskiemu zarzuty popełnienia dwóch nowych przestępstw. Jednego na cześć, jak tam pracy? I drugiego polegającego na praniu brudnych pieniędzy. Wiosną tego roku polityk Platformy Obywatelskiej usłyszał 500. A jeszcze jest kierownik? Trzy o charakterze korupcyjnym. Spędził 3 miesiące w areszcie. No flaszkę, to za moje zdrowie, kochany. No. Nie, no jestem tu zawsze chroniona. Tak, to nie jest za ciepło. Nie. Nawet w budynkach. No, brudnych pieniędzy podejrzewana jest także Fundacja Ludmiły Kozłowskiej w otwartym. No, wiem. Nie ostatnim, tylko pierwszym. Razem z prokuraturą prowadzi śledztwo w sprawie działalności. No, tak, fajnie było, tak. Koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. No, także nie skop tam sobie, nie skop. Za moje zdrowie. Tam te dwie buteleczki, jedną na począt. Okoliczności, które budzą podejrzenie niezgodnego z prawem finansowania fundacji. To między innymi. No słuchaj, no nie chcą zdychać. Trzeba zawsze do przodu, trzeba zawsze mówić tak, przytakiwać i będzie okej. Zobowiązanych i inne działania, które. Dobra, no to miłej pracy życzę, no. Dobra, no, hej. Fundacja Otwarty Dialog. Dobra, i ty też dzwoń, tu masz telefon. Kozłowskiej, pełniącej obecnie funkcję prezesa fundacji. Do celów statutowych fundacji należą obrona praw człowieka na obszarze postradzieckim. Mąż Kozłowskiej, Bartosz Kramek, włączył się w protesty przed Sejmem w związku z wprowadzaną reformą sądownictwa. Między innymi w mediach społecznościowych nawoływał do obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że Ludmiła Kozłowska jest Ukrainką. W sierpniu otrzymała zakaz wjazdu na teren Polski i państw strefy Schengen. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała wówczas negatywną opinię w sprawie długoterminowego pobytu w Polsce. Było to związane z wątpliwościami dotyczącymi finansowania fundacji Otwarty Dialog. Gdzie te 317? Popołudnie w Polskim Radiu 24. Raz jeszcze zaglądamy do Sejmu, gdzie wybrano dziś rzecznika praw dziecka. Kandydaturę rekomendowanego przez Prawo i Sprawiedliwość Mikołaja Pawlaka poparło 230 posłów. Przeciwko głosowało 185 posłów z klubów i kół opozycyjnych. 5 osób wstrzymało się od głosu. Było to czwarte podejście do wyboru rzecznika. Przed głosowaniem sprawozdawca komisji Joanna Borowiak powiedziała, że Mikołaj Pawlak spełnia wymogi niezbędne do pełnienia funkcji rzecznika praw dziecka. Należy także podkreślić, że kandydat swoim wystąpieniem przekonał członków komisji do akceptacji zaprezentowanej przez siebie wizji i misji rzecznika praw dziecka. Według posłów opozycji Mikołaj Pawlak nie spełnia ustawowego wymogu.
wymogu 5-letniego stażu pracy. To może być tak lichą. Magdalena Kochan z Platformy Obywatelskiej powiedziała, że taki kandydat nie powinien w ogóle przystępować do wyboru. Chyba, że zgłaszają go posłowie Prawa i Sprawiedliwości, bo tak w praktyce wygląda równość prawa obywateli stosowana przez członków partii rządzącej. Odpowiadając na liczne zarzuty opozycji, Anna Borowiak przekonywała, że prawo nie jest łamane i kwalifikacje kandydata nie są problemem. Problem jest i mają go posłowie opozycji, dla których jedyny dobry kandydat to kandydat pod szyldem Platformy albo Nowoczesnej. Sejm wybiera rzecznika praw dziecka na 5-letnią kadencję za zgodą Senatu. Ilona Szczęsna, Polskie Radio. Popołudnie w Polskim Radiu 24. W popołudniowym programie teraz wracamy do tego, co działo się wczoraj w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. 6 grudnia poznamy wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wytoczył byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Powodem założenia sprawy przez prezesa PiS była seria wpisów na koncie byłego prezydenta na Facebooku z 2016 roku. Lech Wałęsa napisał w nich m.in., że to Jarosław Kaczyński nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją do Smoleńska, co doprowadziło do katastrofy. Rozprawa była przykrym widowiskiem, powiedział w Polskim Radiu 24 Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika Sieci. Przykre dlatego, że pokazuje stan polskiego sądownictwa, a dokładnie bezstronność, w cudzysłowie oczywiście bezstronność, składu prowadzącego rozprawę pomiędzy o dobra osobiste, obronę dóbr osobistych pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Wałęsą. No, wszyscy mogliśmy to oglądać, była transmisja w telewizji. Widzieliśmy to strasznie długie przesłuchanie prezesa Kaczyńskiego, kiedy sąd wymagał od niego stania w postawie zasadniczej jako powoda, mając oczywiście świadomość tego, że prezes miał kontuzję kolana, był po operacji, no ale to jest jeden aspekt całej sprawy. Podczas gdy jego adwersarz, pozwany Lech Wałęsa, zeznawał tylko pół godziny i generalnie odnosił się do sądu w sposób, no nie powiem, że z lekceważeniem, ale z dużą taką dozą rezerwy, łącznie z tym, bo ona tak się załatwiła, że pytania, ucinając temat w kwestii Smoleńska, nie będę się już więcej wypowiadał. Na co sąd przystał? Sędzia Weronika Klawon, prowadząca tę rozprawę, pozwalała... Na skandaliczne wypowiedzi obrażające dalej powoda, kwalifikujące się na kolejny pozew. Zadaniem sądu w rozprawach o ochronę dóbr osobistych jest przede wszystkim bezstronność, bycie bezstronnym, a po drugie utrzymywanie pewnego poziomu rozprawy. Tutaj mieliśmy do czynienia z nierównym traktowaniem obu stron, mianowicie to, co właśnie wspominałem, te 3-godzinne przesłuchanie oraz dosyć... Boże, no co ty robisz, no? ...znaczne pytania, żeby nie powiedzieć skandaliczne. No co ty robisz, no? W trakcie przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego wtrącił się jeden z sędziów składu sędziowskiego. Się przy sobie, no, no gdzie to? Po całym tym, kurwa, jak koński ogon. No. Świadczące o kompletnym braku empatii, kompletnym braku wrażliwości, w dodatku nie mające nic wspólnego z tą sprawą, czy Jarosław Kaczyński pogodził się ze śmiercią brata. Ja bym tę sytuację odwrócił. Nie wiem, czy pan Piotr Kowalski, czy sędzia Piotr Kowalski stracił kogoś najbliższego w swoim otoczeniu, ale łatwo sobie wyobrazić, że takie pytania w stosunku do osoby obcej, jaką dla sędziego Kowalskiego był prezes Kaczyński, można sobie postawić tak lekko ręką, ale natomiast odwrotnie one uderzają i brak tej wyobraźni nazywa się brakiem empatii, brakiem wrażliwości w sprawach podstawowych. No ale czego jak czego, ale od sądu należy wymagać pewnego poziomu. Natomiast sąd gdański poprzez styl prowadzenia tej rozprawy de facto sprowadził się do poziomu Lecha Wałęsy, czyli do znanego już poziomu, prawda, argumentów, które używają ludzie pochodzący z domów społecznych, nie mających okłady, kultury i uderzających tylko i wyłącznie, właściwie głównie inwektywami.
na co z drugiej strony mieliśmy postawę Jarosława Kaczyńskiego, który spokojnie odpowiadał na pytania w sposób grzeczny, kulturalny, pokazywał, jak należy zachowywać się przed sądem, natomiast sąd nie popisał się swoim zachowaniem w stosunku do przesłuchiwanego, do odpytywanego powoda, trzymając ewidentnie stronę pozwanego. No, zobaczymy, jaki będzie wyrok. Z publicystą Andrzejem Potockim rozmawiał Michał Walczyk. Lech Wałęsa rozpowszechnia od wielu miesięcy, a nawet lat, informacje krzywdzące i oczerniające Jarosława Kaczyńskiego. Mówił z kolei na naszej antenie Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Pytanie, jak się przed tym bronić? Opowieści Lecha Wałęsy, czy on, prawda, na prawo i lewo opowiada o tym, że to za sprawą Jarosława Kaczyńskiego też były katastrofy smoleńskie, że on jest głównie winny, które są po prostu nie dość, że są fałszywe i absurdalne, no to jeszcze są w oczywisty sposób bolesne i krzywdzące dla Jarosława Kaczyńskiego. Pamiętajmy, że jest przecież najbliższą rodziną ofiar, więc powinien być traktowany w sposób szczególny, ale Wałęsa nie tylko, że traktuje go w sposób szczególny, tylko robi z niego stawkę. Ja dopytam, bo oczywiście ten wymiar emocjonalny, no, możemy sobie wyobrazić, jak i duże to jest obciążenie. Natomiast bardziej zastanawiam się nad tym wymiarem politycznym, bo nawet zakładając, że na początku grudnia zapadnie wyrok korzystny dla prezesa Kaczyńskiego, załóżmy taką hipotezę, to co to tak naprawdę zmieni w tym wymiarze politycznym, w tym wymiarze medialnym, w tym, co tak naprawdę do sieci, na portalach społecznościowych i tak już od dawna funkcjonuje? No tak, ale można to spojrzeć właśnie w jeszcze jeden sposób, że Jarosław Kaczyński, wstępując do sądu z tym postem, pewnego rodzaju pokazuje swoje zaufanie do polskiego państwa i co więcej, poddaje się przecież ocenie ze strony sądu, traktując obecny system sądowniczy jako naturalną część demokratycznego systemu prawnego. W związku z tym ci wszyscy, którzy bez przerwy zarzucają albo mówią, że żyjemy w jakimś stanie, w jakimś państwie autorytarnym, albo w państwie niemal dyktatury, albo w państwie, gdzie sądy nie działają, że wszystko jest nie tak, jak być powinno, dostają bardzo czytelną lekcję, pokazującą, że ten ktoś, kto jest oskarżany o rzekomo dyktatorską władzę, poddaje się, tak jak każdy inny obywatel, sądowi. Więc wydaje mi się, że w tym ruchu również z tego punktu widzenia można by uznać za pewnego rodzaju taką lekcję obywatelskości. Niezależnie od tego, co oczywiście z tego wyroku wyniknie, jak on ostatecznie się skończy. No bo jeśli widzimy, że ktoś nas poniża i krzywdzi, no to... No nie mogę, ten telefon jest okropny po prostu. Że wydał polecenia wrobienia go we współpracę z SB. Prezes PiS chce także od Lecha Wałęsy wpłaty 30 tysięcy złotych na cel społeczny. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Reklama. Czy wampiry, tak jak ludzie, lubią wyprzedaże? Lubią. A czy wampiry mogą nie mieć na nie pieniędzy? Jak każdy, czasem mogą nie mieć. A czy ty wiesz, że jest wyprzedaż pieniędzy w Eurobanku? Wpadnij po szybką i tańszą pożyczkę do Eurobanku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 9,17%. Proszę uważać na Eurobank. Wszystko jest nieprawda. Wszystko jest kłamstwo.